Czy twój komputer przestał działać tak, jak powinien? Problemy z wydajnością, nagłe zawieszanie się czy błędy systemowe mogą być frustrujące, ale nie martw się. W tym filmie omówimy, jak skutecznie zdiagnozować i naprawić najczęstsze problemy z komputerem. 1. Wstępna diagnostyka. Pierwszym krokiem w procesie naprawy jest wstępna diagnostyka. Zadaj sobie pytania. Co dokładnie się dzieje? Kiedy problem się pojawił? Czy zauważyłeś jakieś zmiany w zachowaniu systemu? Te informacje mogą pomóc w szybszym zidentyfikowaniu przyczyny problemu. 2. Sprawdzenie sprzętu. Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a sprzęt działa poprawnie. W przypadku komputerów stacjonarnych sprawdzenie stanu zasilacza, wentylatorów oraz połączeń wewnętrznych może ujawnić wiele problemów. 3. Diagnostyka systemu operacyjnego. Warto zaktualizować system operacyjny oraz sterowniki. Często problemy mogą wynikać z nieaktualnego oprogramowania. Użyj narzędzi diagnostycznych, takich jak menedżer zadań, aby sprawdzić, które aplikacje obciążają system. 4. Analiza błędów. W przypadku pojawienia się błędów, zanotuj kod błędu oraz jego opis. To pomoże w dalszym poszukiwaniu informacji na temat rozwiązania. Możesz także korzystać z forów internetowych i społeczności, które oferują pomoc w rozwiązywaniu problemów. 5. Czysta instalacja oprogramowania. Jeśli komputer działa bardzo wolno, rozważ wykonanie czystej instalacji systemu operacyjnego. Upewnij się, że masz kopie zapasowe swoich danych przed przystąpieniem do tego kroku. 6. Wizyta w serwisie. Jeżeli problemy z komputerem nadal występują, warto skorzystać z profesjonalnej diagnostyki i naprawy w serwisie komputerowym. Nasi specjaliści z Olmar IT oferują kompleksowe usługi diagnostyczne i naprawcze, aby przywrócić Twój sprzęt do pełnej sprawności. Podsumowanie. Nie daj się zniechęcić, gdy Twój komputer zaczyna sprawiać problemy. Zastosowanie powyższych kroków pomoże Ci zdiagnozować usterki i przywrócić prawidłowe działanie sprzętu. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową laptopozorkow.pl i sprawdź naszą ofertę usług serwisowych. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.